Bartek, kochanie, spójrz. Widok z okna na S8. A u boku piękna kobieta, założycielka polskiej szkoły kenijskiej, czyli ja, twoja Kasia. Bardzo, bardzo. Czego można chcieć więcej? Czego można życzyć więcej? Spotkałam jednak kilka osób, które chciałyby powiedzieć tobie kilka słów. A więc posłuchaj. Cześć brat, widziałeś godzinę, także wiesz, że te życzenia nie mogą być miłe. Bartek, napieraj przez cały czas, szukaj cały czas przyjemności w tym, co robisz. Jak ci się znudzi bieganie, zabierz się za coś innego. Jak ci się coś innego znudzi, wróć do biegania. Ciesz się życiem, bo to jest najważniejsze. Życie jest za krótkie, żeby się smucić. Trzymaj się. Siemanko staruszku, nieprzemijające radości z biegania oraz stałego progresu wynikowego, no czyli wiadomo, 2:19 w maratonie musi być. Życzył mi świata. Dlatego życzę ci, żebyś popracował trochę nad szybkością, bo zdecydowanie ci jej brakuje. Tak, wszystkiego najlepszego, Bartek. Szczęścia, zdrowia i samych dobrych wyników. Samego najlepszego samopoczucia, samych zwycięstw na wszystkich biegach. Lepszej pogody niż my tutaj dzisiaj życzyłem sobie. Dużo zdrówka, szczęścia i 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. Niech żyje nam. A kto? Bartek. Cześć Bartosz, ja króciutko. Życzę tobie, żebyś nigdy nie musiał pić Carlo Rossi. A nam obydwu życzę, żebyśmy pobiegli kiedyś 30 razy 500, no i 30 ciągłego. Zdrówko. Pracował trochę nad wytrzymałością, bo te zwolnienia na 60 km Winsport Life było godne pożałowania. Bartek, wszystkiego najlepszego. Tego sobie wymarzysz. Przyjdź tutaj za rok, pościgaj się z nami. I życzę ci, żebyś właśnie z nami do końca walczył. Będzie fajnie, będzie ciekawie. Pisz dalej tak na blogu, jak piszesz, bo jesteś inspiracją dla wielu. Fajnie to robisz, gratuluję ci tego. Działaj tak dalej, żebyś miał dalej motywację do biegania i do zarażania innych bieganiem. Trzymaj się i wszystkiego najlepszego. Popracował trochę nad swoimi wszystkimi życiowcami. Bo przy twojej możliwości regeneracji, przy twojej ilości odpoczynku, przy ilości godzin, które możesz poświęcić bezproblemowo na trening, są one zdecydowanie zbyt słabe. Uwaga, to jest sesja urodzinowa. Proszę, uśmiech. Uśmiech numer 2. No, pięknie, pięknie. A teraz uśmiech numer 5. Super. Bardzo wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Jak najwięcej zwycięstw, jak najwięcej miłości i jak najwięcej szczęścia, bo to jest najbardziej potrzebne w życiu. Powodzenia. A ten oto człowiek w okazji twoich urodzin postara się pobić rekord świata na okrążenie Jeziorka Miłości w Trybskim Plesie. Jest to bardzo prawdopodobne, gdyż nikt nie podejmował się jeszcze tej próby, ale zobaczymy. Wszystko jest jeszcze możliwe, jeszcze nic nie jest do końca postanowione. Uwaga, za chwilę będzie finisz. I teraz finisz. Proszę Państwa, czy uda się próba pobicia rekordu świata z okazji urodzin Bartka? Bartek, wszystkiego dobrego. Żebyś tak zapieprzał, jak zapieprzasz. Ale nie szybciej, bo wtedy wszystkim zawodowcom i wyczynowcom kopara opadnie w dół. Wszystkiego dobrego, jesteś gość. Dużo szczęścia i miłości, to jest w życiu najważniejsze. I zrób coś z tym, bo nie wypada, po prostu nie wypada. A tak poważnie. Bartek, ja chciałbym ci złożyć życzenia sprinterskie, sprinterskie jak twoja sylwetka, jeżeli wiesz, o czym mówię. I chciałbym ci pokazać start z bloku. Start, żebyś był jeszcze lepszym zawodnikiem, jeszcze szybszym, czego właśnie ci życzę i żebyś zdobył jeszcze większą przewagę. Życzę ci
oczywiście, wiadomo, poprawienia wszystkich życiówek. Rozmiń w końcu 2.20 w maratonie. Życzę nam, abyśmy rozmienili wspólnie 5 godzin w maratonie. Tak więc rozmienili jak najszybciej i jak najbardziej 2.20 w maratonie. Bo to jest nasz wspólny interes, a to już jest bardzo ważne życzenie. Bartek, chciałbym Ci złożyć najlepsze życzenia z okazji Twoich urodzin. Życia na eleganckości, bogatości, samych podium na zawodach, ale najważniejsze, pamiętaj, dużo, dużo seksu! Bartek, z okazji urodzin chciałam Ci złożyć serdeczne życzenia. Słyszałam, że jesteś niezłym biegaczem. Nie znamy się jeszcze osobiście, ale mam nadzieję, że kiedyś się poznamy na biegowych ścieżkach. Życzę zdrowia, radości z biegania i pozdrawiam serdecznie. Pa! Bartek, wszystkiego najlepszego. Chciałbym Ci życzyć w tym dniu dużo szczęścia i radości. Pozdrawiam z Mazur. Siema Bartek, wszystkiego dobrego z okazji urodzin, dużo zdrowia, szczęścia, kolejnych sukcesów, miłości i dużo kasy, czyli tego, co zawsze się życzy. I pamiętaj, marka jest tylko jedna. Nike. Bartku, z okazji Twoich urodzin chciałam Ci życzyć spełniania wszystkich marzeń i ambicji, żeby noga zawsze podawała, trasa biegła z górki, a każdy bieg kończył się Twoim nowym rekordem życiowym. Cześć Bartek, chciałem Ci złożyć najserdeczniejsze życzenia z okazji urodzin. Wszystkiego najlepszego na arenie sportowej i prywatnej, proszę ja Ciebie. Niech Ci nóżka lekką będzie. Życzę Ci Krzysztof Cegarek. Już? Warszawski biegacz kochany. Chciałam Ci życzyć, żebyś tym biegaczem pozostał zawsze, zawsze, na zawsze, ale żebyś nie zapomniał, że największym szczęściem jest być mężem i ojcem. Więc życzę Ci wszystkiego, wszystkiego najlepszego, żebyś się spełniał właśnie w tych wszystkich sferach życia. I żebyś był bardzo, bardzo szczęśliwy, czuł się kochany, żeby zawsze świeciło dla Ciebie słońce i żeby kilometry się skracały. Wszystkiego najlepszego. Bartek, jak dołączam się do akcji, złóżmy życzenia Bartkowi. 100 lat, dużo szczęścia, samych życiówek i spełnienia najszczerszych marzeń, udanego wyjazdu w góry, no i wszystkiego, czego sobie życzysz. Dużo wolnego czasu, dużo! Cześć Bartek, chciałbym się przyłączyć do życzeń urodzinowych. Chciałem Ci życzyć spełnienia marzeń, nie tylko biegowych. Aby pasja biegowa trwała jak najdłużej, żelazna konsekwencja pozwoliła zrealizować najwyższe cele biegowe, żeby to, co robisz, sprawiało Ci największą przyjemność. Trzymam także kciuki za rozwój sportowo-dziennikarski, aby ta pasja przekładała się na osobę zarażoną swoim bieganiem, żeby stanowiła inspirację dla nich, żeby się ruszyli z domu, poszli pobiegać. Za to wszystko trzymam kciuki. Jeszcze raz wszystkiego, wszystkiego najlepszego, Bartek, w urodziny. Do zobaczenia na ścieżkach biegowych. Trzymaj się, cześć. Poza tym, jedna uwaga. Spójrz teraz. Nie macie. Nie macie, a ja jestem. Ja biegam, a Ty śpisz. Pamiętaj, wszystkich oszukasz, ale dzienniczka treningowego nie oszukasz. Kilometry muszą się zgadzać. Wszystkiego najlepszego. Cześć Bartek! Jako, że masz problemy delikatne z szybkością, to... O czym wszyscy wiedzą, to załatwiliśmy Ci prywatną sesję z najlepszą polską sprinterką. Tak! Oto sekret szybkiego biegania. Ale błagam Cię, nikomu go nie przekazuj. Po prostu musisz szybciej przez nogami. I tyle. Przez
wszystkiego dobrego.